Anakin, I understand to a degree what is going on. You've met Satine. You know I once harbored feelings for her. It's not that we're not allowed to have these feelings. It's natural. Senator Amidala and I are simply friends. And friends you must remain. Hej, hej. Pora na kolejną dziwną teorię. Tak zwaną teorię z dupy. Ale wiem, że takie lubicie, zatem oto przed wami kolejna fantastyczna i głęboka teoria. Pewnie już po tytule wiecie, omówienie jakiej teorii jest przed wami. Tak, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Padme miała romans z Kenobim. Tradycyjnie zapraszam do wspierania kanału. Filmy mogą szybciej powstawać właśnie dzięki wspierającym. Dziękuję bardzo. Wpadnijcie też na Instagrama. A teraz już zaglądamy do sypialni Padme i Kenobiego. Mieli wspólną? Na początek przypomnę dla tych, którzy zastanawiają się, czy są bezpośrednie dowody romansu Obi-Wana i Padme w kanonie lub w legendach. Nie, nie ma bezpośrednich dowodów. Po ostatnim sezonie Clone Wars wiem jednak jedno i jestem o tym absolutnie przekonany. Pomimo starań, by zachować tajemnicę, Kenobi wiedział, że Anakina i Padme coś łączy. Może nie wiedział, jak ich romans jest poważny, ale na pewno wiedział, że no, coś jest na rzeczy. Może myślał sobie, że Anakin młody jest, musi się wyszumić, hoho. Poza tym, pomijając wojny klonów, to też jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby Kenobi, no, który głupi przecież nie był, nie wiedział, że jego padawan, a przypominam, że Anakin i Padme pobrali się, kiedy Skywalker był wciąż uczniem, a nie rycerzem Jedi, spędza noce gdzieś no, poza świątynią Jedi, no, jak nie jest na misji, no i znika ze świątyni na długi czas. Ja wiem, że młodzi kochankowie próbowali udawać, że nic ich nie łączy, ale te próby wyglądały komicznie i jakoś zapewne mało kto dawał się nabrać. A już zwłaszcza Kenobi. Ale oczywiście no, musi być jakieś ale. W pewnym momencie swojego zatracenia się w ciemną stronę mocy, Anakin zaczął podejrzewać, że Padme i Obi coś knują za jego plecami. No a co mogliby knuć? W jego umyśle pojawiła się tylko jedna racjonalna odpowiedź na to pytanie. Mają romans. W adaptacji książkowej Zemsty Sithów nie wprost jest powiedziane, że Anakin coś podejrzewa. Zresztą w filmie mamy scenę, w której Padme leci na Mustafar, a ze statku wyłania się, no poza samą Padme, też Kenobi. Anakin wścieka się, jakby chciał powiedzieć, uknuliście to razem. A Padme zaprzecza tak ostro i niewiarygodnie, że aż chce się podejrzewać, że Amidala i Obi naprawdę coś ukrywają. Powiedziałem na początku, że nie ma żadnych przesłanek mówiących wprost o domniemanym romansie. Ale za każdym razem, jak trwoga, to do Boga mawiają, a w naszym przypadku, jak trwoga, to staramy się znaleźć jakieś odniesienie w oryginalnych pomysłach George'a Lucasa. No i jest! Przynajmniej przygotowując ten odcinek, znalazłem informację, że George pierwotnie planował wprowadzenie no, pewnego napięcia, że tak powiem, pomiędzy Padme i Obi-Wanem. A to miał być też jeden z elementów, który popchnął Anakina w objęcia ciemnej strony mocy. No ale wtedy zrobiłby z Obi-Wana jeszcze większego buca niż był naprawdę. Kenobi nie tylko zostawiłby przyjaciela, który był mu prawie jak syn, na śmierć na skraju rzeki lawy, ale jeszcze byłby tym, który zabrał Anakinowi dziewczynę. Anakin zresztą uważał, że Kenobi zazdrości mu potęgi w mocy. Pewnie uważał, że zabranie mu Padme jest jedyną opcją, aby Kenobi zatriumfował. Myśl o tym bardzo znacząco pomogła w jego przejściu na ciemną stronę. No i dochodzimy do pewnej patowej sytuacji. Według wszelkich źródeł Kenobi i Amidala nie mieli romansu. Ale to właśnie domniemany ich romans doprowadził do ostatecznej zamiany Anakina w Vadera. No czyli w sumie nieważne, czy mieli ten romans, czy nie mieli, ale no w zasadzie, przynajmniej z punktu widzenia Anakina, a jak wiemy, prawda jest prawdziwa tylko z pewnego punktu widzenia, no ten romans był. Oczywiście zaraz mi powiecie, że cała ta teoria jest niedorzeczna, bo Kenobi żywił jakieś uczucia w kierunku Satine. Może też to był jakiś rodzaj niepisanego paktu między Anakinem a Obi-Wanem. Wiecie, ja nie powiem o twoim romansie z Satine, a ty nie powiesz o moim z Padme. I w ten sposób mistrzowie Jedi nie będą nic wiedzieli. Dajcie znać, co myślicie o tej teorii. Myślicie, że naprawdę Obi-Wan i Padme mogli mieć romans? Gdzieś pojawiła się nawet informacja, że być może Luke i Leia są dziećmi Obi-Wana. Fajna teoria.
Dajcie znać w komentarzu. Luknijcie też oczywiście na podcast. Dostępny jest m.in. na Spotify. Link jest na dole w opisie. Zostawcie subika i naduźcie dzwoneczek koniecznie. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.